Cześć, witajcie. Lecimy dalej z przygodą, jaką jest Karazan w grze Hearthstone. Kolejne pięterko, jakkolwiek to nie brzmi. Otwieramy. Pustosz pilnuje menażerii, w której zebrano najbardziej egzotyczne stworzenia z całego Azeroth. Dalej znajdują się prywatne komnaty i portal, który pozwoli nam ocalić Mediwa. Zobaczmy, co będziemy mieli tutaj do roboty. Pustosz wypuszcza menażerię. Musimy temu zaradzić. To jak musimy, to musimy. Lecimy łowcą. Niech rozpoczną się łowy. Nie wiem, co on ma, ale wybierzemy akurat z 1, 2, 3, to mi akurat pasuje. Cóż to jest? Pasywna moc specjalna. Twój bohater ma prowokację. Mniejszy kustosz. Zaklęty kruk. Czyli wszystkim mam walić w bohatera, by na to wychodziło. Gotowe. Okej. Zobaczę, czy tak mogę, czy nie mogę. Nie, wszystko muszę walić bohatera. Ciekawe. Podejście. Co powiesz na to? Dobra. Proszę przestrzegać regulaminu galerii. Co powiesz na to? Czy muszę go jak najszybciej rozpykać, jeszcze ma furię. Bo zaraz może nie być zbyt dobrze. No i dobra, jak dobrze pójdzie, to w następnej turze go zdejmę. Oj, może zaraz pójść źle i ja No i przegrałem, nie wierzę. No nie wierzę. O, mnie załatwił, o kurde. O, tego się nie spodziewałem. No dobra, to zagramy jeszcze raz. O, ale mnie załatwił. Dobra, zobaczymy, co teraz będzie. Czy muszę wszystkim w mordę od razu wchodzić? Ciekawe, ciekawe. Gdzieś pewnie popełniłem błąd, jak zawsze. Eksponatów. Niech rozpoczną się łowy. Zobaczymy tak. Trochę do dupy. Za menażerię odpowiada mniejszy. Dostałem jedynek. Trzeba było jednak zaryzykować, wywalić tego dinozaura. Zobaczcie, no mam na jedynkach, a tutaj dupa nie mam na jedynkach. Dobra, gramy tak.
dupy. Daj mi jedynkę jakąś. Aha, mam jedynkę. Się namaluję. Trudno. Pewnie mi wykończy tą hienę. Kustosz ma alergię na bestie. Kustosz nie wie, co robi. Nie pozwól mu wypuścić okazów z menażerii. Nie chciałem tego, ale wyszło jak wyszło. Dobra, zobaczymy, tak. 5-5. Damy mu boską tarczę. Proszę przestrzegać regulaminu galerii. Co powiesz na to? Aha. Dobra, padł. 5. A zróbmy może tak. Furia wichru. Plus 3 do ataku. Furia wichru, jeszcze raz. A tak to nie zadziała. Dobra. Wykończył mi go. Ale to niczego nie zmieni. Tym damy ukrycie. Gotowe. I mu wjedziemy w następnej turze. Muszę pozostać w obrębie menażerii. Chyba że mi rzuci jakąś prowokację, ale raczej nie. Przynieś mi stal. Nawet jak mi tego wykończył, a ten jest tak ukryty, to już nie ma znaczenia. I wygraliśmy. Odkryliśmy Zobota. Drobna korekta i jest. I opiekunkę menażerii. Brawo. Niniejszy kustosz przeprasza. Proszę pomóc wyłapać stwory. Gracze zaczynają z 10 kryształami many. Ciekawe to będzie. Bo ja bazuję na nisko. Na niskich kartach. Na niski koszt. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rexar kontra pożera. Fajnie wygląda ten rysunek. 1-2-2. Dobra, spróbuję. No pierwszy raz z nim walczę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wolnym okazom może stać się krzywda. Trzeba je odstawić do menażerii. Zobaczymy, czy mi wyrzuci jakąś mocną kartę. Właśnie, jest ogar. Myślałem, że tego mi cofnie. To nie zagrał dobrze. Bo teraz tak, ja wrzucę sobie ją.
atak. Tym wjadę w ryj. Poświęcę tego, podbiję dzięki temu hienie na przyszłą turę. Kustoszu, musimy uratować Mediwa. Te stworzenia trzeba uratować. Wtedy będziecie mogli iść dalej. Teraz bym się jednak dzik z tą trucizną bardziej przydał. Dobra, zagramy tak. Tak. Mimo wszystko zagram tym, i tak muszę coś robić. Już tak naprawdę nie ma znaczenia. Wymagana jest dalsza pomoc. Templario. Runiczne jajo. Demon podłokopytny. Bardzo niebezpieczny okaz. Zachować ostrożność. No i teraz będziemy walczyć z Terestianem podłokopytnym, który ma umiejętność, tylko wstrętne chochliki mogą zranić podłokopytnego. Jak to tylko wstrętne chochliki? O co tu chodzi? Dobra, zagramy, aczkolwiek nie podoba mi się ten opis. Czyli co, że nic, żadna inna karta, tylko muszę chochlikami jakimiś grać? Podłokopytny! W samą porę. Niech rozpoczną się łowy. Jak to? Ej, do dupy. Do dupy. Zaczynamy rytuał. Aha, czyli... Obrzędy przywołania są zabronione. Nie dostałem dobrych kart na początek. Gotowe. Chodźcie, mieszkańcy mroku. Przybądźcie na moje wezwanie. Do mnie! A, czyli to tak działa. Trochę lipa. Bo tak, tą umiejętnością nie wjadę mu w twarz. Przydałby mi się... Jezu Chryste! Wiem, co by mi się za karta przydała. Z psami. A jej nie mam. I jestem w dupie. Nie jest dobrze. Tym mu nic nie zrobię. Orlim rogiem, no to trzech załatwię. Tego mogę nie wygrać. Poluję samotnie. Gotowe.
dawać mi psy. To tu widzicie, no to tak jest, jak się pierwszy raz walczy. Teraz wiem, że jakbym miał te swoje psy, to momentalnie gościa rozwalę, nie? Ale muszę je dostać. Albo pułapkę powinienem zamontować, a tu dostaję tak. Prowokacje. Poluję samotnie. Gotowe. Daj mi moje psy. Dupa, nie wygram tego. Psy to są. Bez psów jestem trupem. No i jestem trupem. Przegrałem to. A ciekawe, już tak i tak, to jest i tak przegrane. Czy ja mu wjadę tak? Nie, nie wjadę mu tak. To tak nie działa. Dobra, ale zrobimy... Damy przyjaznej bestii prowokację. To i tak mu nic nie robi. No nie zaatakował, ciekawe. Ciekawe, co zrobi teraz. Chodźcie, zwierzaczki! Trzeba dokończyć rytuał! No i co? I żeś przegrał, kuźwa, udało się. No ciekawe pomysły mają twórcy na urozmaicenie rozgrywki, to trzeba przyznać. Menażeria zostanie przywrócona do pierwotnego stanu. Otwieramy kolejną magik z menażerii. Podbito menażerię, dostałem kartę specjalną. Kustosz, prowokacja, okrzyk bojowy, dobierz bestię, smoka i murloka z twojej tarii. Ciekawe. I odblokowano wyzwania klasowe, widzicie, dla łowcy. Ciekawe, na czym te wyzwania klasowe polegają. Na samej górze. Musimy ocalić Mediwa, zanim przyjęcie zmieni się w rozróbę. 4 poziomy razy 7, 2800 golda. Dobra, to już wiem, żeby na przyszłość oszczędzić, zanim znowu, jak będę sobie grał z 3000 tego złota, żeby mieć może na kiedyś na taką samą przygodę. Dobra, w każdym razie kolejny poziom tutaj wam pokazałem, wygraliśmy go. No i cóż, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału, a my widzimy się w kolejnych filmach z gry Hearthstone. Trzymajcie się, cześć!